Witam, towarzyszu. Na przodu jest choroszny den na jachacie Akaristańska. Dzień dobry, bonjour. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Papelus. To jest kolejny odcinek Contraband Police. Witamy w Akaristanie. Dzisiaj bez kamerki, żeby tak zobaczyć, co Państwo bardziej wolicie. No, a że nagrywam to w sobotę, no to dzisiaj dopiero się te z kamerką opublikują, no to muszę mieć czas, żeby poczytać, no. List przyszedł, no. Ty komunistyczny śmieciu, a to spierdalaj. Nie no, żartowałem. Przeczytamy. Przez ciebie moja rodzina ledwo uszła z życiem, gdy bandyci dowiedzieli się, że nie oddam kasy na czas, podpalili nasz dom i zabili psa. Prosiłem cię o tak niewiele, ale wy oczywiście musicie przestrzegać tych bezdusznych reguł. Mam nadzieję, że kiedyś spotka cię podobny los. Znaczy, to jest coś nowego, bo tego nie było. Natomiast trzeba było posmarować. Kogo my tu w ogóle poszukujemy? Dobra, dalej 46-latka. Oj, ty szydło, ale mi się ziewa, sorry. I tego. Następny. No jest za wcześnie rano. Ja nie mogę tak wcześnie wstawać, zwłaszcza w sobotę. Kurde. Stój! Bo mam broń. No. Sorek. Dzień dobry, panie Pisiorek. Dawaj pan dokumenty. Akrowrotaj. Kuźwa. Tam w ogóle do nieba te łapę, kuźwa, weź. Tam proszę stanąć. Tam. No. Się kuźwa człowiek powtarza, a to nie rozumie. Ty, słuchaj, bo mam zły dzień dzisiaj. Osman Bulut. To by się zgadzało. 4 kilo, 4 Oscar, to się zgadza. 5 Foxtrot, Foxtrot, Romeo, to się zgadza. To do października, to do lipca, tu się zgadza. Dlaczego wszyscy ostatnio świnie wożą? Ja nie wiem, ja mam awersję po ostatnim razie. O-o! A my to już żeśmy chyba przerabiali, chyba wiemy, co tu będzie. No. Dobra, panie. Dwie świnie, to by się zgadzało. Ale czy na pewno będą tu narkotyki? Jeżeli tak, to... O, i są. No to już wiemy, co. Isru. A nie, jednak hasa. Panie kochany. Teraz tak. Czy coś tutaj się uda posmarować? Nie smarujesz? Na pewno? Jak chcesz. Ja wyciągnąłem do ciebie pomocną dłoń. Ale skoro nie... No to w takimże wypadku... Muszę potrzepać. O. Pieniądze. Dzięki, panie. Za las. Wtedy nie ma problemu, wtedy se pan jedź. I zobacz pan. Kuźwa, ty. Teraz pan zobacz. O. Sorry, czekaj, bo to się kiero. No i co? I co teraz? No i co ja mam zrobić z tobą? Dobra. O. A, słuchajcie, drodzy państwo, bo generalnie, to tak jak mówiłem, jest sobota, czyli 11 marca 2023 roku, kiedy ja przygotowuję ten materiał. Natomiast w dniu wczorajszym wieczorem rozmawiałem przez telefon tutaj ze Staszkiem z Crazy Rocks. I słuchajcie, mam dla was fajne informacje, ciekawe. Chłopaki pracują nad free modem. Więc będziemy mieli możliwość gry dowolnej, co chyba wszystkich nas ucieszy. Że ta gra nie będzie się tak szybko kończyła. Ale potrzebują trochę czasu, więc uzbrójcie się w cierpliwość, nie dopytujcie kiedy. Twórcy wszystko
o wszystkim poinformują, tylko musimy się uzbroić w cierpliwość. To myślę, że zdążymy i tę serię skończyć, nie? Dobra. Panie, a, zaraz pan. Poczekaj pan. Panie Walsakon. At Maduro. No. O cholera ty. Kurdeż, no. Pajaki. Ty tam, panie, czekaj. Atajcie. Cholera, miałem was przewieźć do pierdla. No nie, ale sobie w samochodzie posiedzi. A ciebie, gościu, muszę aresztować, no niestety, no. O. Ataju, siem rachowy. No, rucha wy, tak, może i tak. Listo, eto wasze prysy. A ty się... O! Kuźwa! Już biegnę! Już! Idę ja! Co tu się kutwa dzieje znowu? Siema chłopaki! Dawnośmy się nie widzieli. Dobrze, że Walsekoń tego samochodu nie... Nie zabrał. Oj, ja z rana to mam cela jak baba z wesela, powiem szczerze. Jak to się wy... O, hen granatem poszedł. No weź, nie głoduj, no. Mówiłem, że mam zły dzień. Ale dlaczego ja siedzę w więzieniu? Kuźwa. Pierdol mnie zamknęło. Nie, chłopie, weź co wyjdź, kuźwa. Dobra, teraz się nie damy. Trzeba być bardziej czujnym. Dobra, tamten leży. Chowa. O, Walsa jakoś dostał. Dobra, headshotik poszedł, ładny. Dobra, gango berankowa i krwawa pięść. My się mamy opowiadać po ich stronie. To oberankowa bracia talok zadoń. To czas wytnego duro. Iliomem bini, bydloki madry pawrotni. Pomskajcie obaju a różniki, a da uprać policzków. Dobra, dobra. Nie bij to pan. Dzień dobry, panie. Stój pan. O, ja pana już nie zatrzymywałem? Z niego Dajnara. No Dajnara. Pan wysiądziesz pan. Ładnie. No, tam sobie pan stanie. Z daleka od kaszlaka. I dokumenty paproszu. O, dziękuję. Dobra, Lajne Raliew, to by się zgadzało. Niech będzie. 8-7 Alina, 8, zgadza się. 5-7-7-2, zgadza się. To do grudnia, to do października. Tu się zgadza, skrzynka mydła sztuk 2, bagaż sztuk 2. No dobrze.
Madre do sprawidelić o to grusku. Proszę pana. Pan rozumie, że ja muszę, no. Atajcie, pani Warsako. Podobno pan oberwałeś, jak tam kulka, nowa dupka zrobiona, czy jak to tam, no już się nie zgadza. Także list przewozowy tutaj nie tego. O, elegancko. Dawaj pan. O, no i gitara. Dobrze, trzepiemy tego kaszlaka, no co mi tutaj pozostało innego. Dobra, ja tu nic nie widzę. A że dzisiaj mogę wiele rzeczy nie zobaczyć, to tam wiecie, no. Wiecie jak będzie, nie? Okej. Okay. Elegancko. A, słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka. A może ktoś z państwa nie wie, ale twórcy kapitalną robotę z tym językiem zrobili, bo ja rozmawiałem, to się tam Staszka pytałem, kurczę, o ten język. On mówi, że oni go wymyślili sami na bazie rosyjskiego i polskiego, nie? Także, kurde, fajna sprawa. Poczekaj pan, bo funkcjonariusz Walsekoń musi panu schować te rzeczy, bo to inaczej nie nada. Tak, idź pan w pizdu. I teraz mogę pana nie wpuścić. Nie tap. Tap. No. No i dobra, pojechał. No to... Następny. No i dobra, gitara. Teraz tak, czekajcie chwilę. Tutaj sytuacja nastąpiła poza nagraniowa. Dobra, idziemy. Atajcie, towarzyszy, pan wysiądzie sobie od razu z wozu, bo nie ma sensu, żebyś pan tu siedział. Zagrzejesz się pan, tylko zapocisz wora i będzie śmierdzieć. Poproszę dokumenty. A krowrotaj. Nie pyskuj. Dobra, Aybek Esenaliyev. I to by się zgadzało. 5897. Też. 08 Bravo Echo, tak jest. To do maja 5 zgadza się. To do 7 zgadza się. Nic pan nie przewozisz? Czy pan przewozisz? Zobaczmy, co pan tam kitrasz. Czyżby pan był czysty? Że pana cuda się zdarzają. No i popatrz pan, no. I tak wszyscy, kurczę, mówią, piszą właściwie w komentarzach, nie musisz sprawdzać tego, nie musisz sprawdzać tego. Kuźwa, nie będę powtarzał pierdolenia razy, że robię to, bo chcę, bo mi się tak podoba. Ja wiem, że nie muszę, no. Ale ja służbistą jestem. Dobra, panie. Sprawdzę tylko panu jeszcze datę urodzenia. 40. No, dobrze tam. Nie ma żadnych regulacji? Rząd nałożył embargo, bla, 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 bla z Królestwa RKI. No i dobra, a pan jesteś skąd? No nie przewozisz pan nic. Wjeżdżaj pan. Nalarać, lo. To wiesz ty co?
Dobra. Już niewiele zostało. Tam dwa pojazdy chyba tylko, z tego co widzę. I hopsa. No, to teraz też się coś tak bardzo rozpędza. O, i się zatrzymał. A już myślałem. Atajcie. No, atajcie. Toś mnie pan trochę zawiódł, bo... Dobar, dobar. Bo muszę się dzisiaj rozstrzelać, bo tu akcja była, sytuacja taka i... I nie od sabik sarasta? I trochę potrenować. Erkej, zadoń duro ni madre teresnej. Nie tap ilio ony brazu nasze wyprawiteli, a da sapoczna eto terrora. Oczywiście. Siergiej Bojko. Z Akaristanu. To do czerwca, okej, okay. To do września, okej, okay. To pan tu masz 39 latek. Siergiej Bojko. Whisky X-Ray 85. Dobra. Oscar Whisky Kilo, albo to jest 0, kurwa. 2. No tak czy inaczej też by się zgadzało. No dobrze, panie. Co pan tam wozisz? Co tak naprawdę się tam skrywa? Akronur masz minut czas. Panie, słuchaj, zagadujesz mnie pan, kuźwa, to się nie dziw, że ja potem pana tu muszę skontrolować tak dokładniej, no bo to pan chcesz uśpić moją czujność, a mnie się wystarczająco bardzo chce spać. Kto normalnie, kuźwa, w sobotę o 7 rano wstaje, ty, kuźwa. No, co ciekawe, nie byłem osamotniony i sobie pogadałem przez telefon przy okazji. Ale to czysty przypadek. Dobra, lodówka jest. Pralka 2 sztuki, dobra. Skrzynka mydła 4. Worek z nawozem 8. Dobra. I toaleta 1. Tak na pierwszy rzut oka to dobrze jest. Zobaczmy, co tu się wyprawia. Czy święte znaki Pytonga zostaną odnalezione? Czy też zawiedzie czujne oko sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, o ile da łapówka? Taki jest układ. No i popatrz się, kuźwa, no nic nie wziął. No, żadnych prezentów, nic, kompletnie. Nawet kiełbasy pewnie w lodówce nie ma. No nie ma. To takie rzeczy, no. Jak człowiek ma być tutaj tym brudnym gliną, jak oni, kuźwa, sami nie smarują, a nie ma propozycji, żeby zaproponować tam, znaczy opcji, żeby zaproponować, nie ma. No. Twórcy powinniście tutaj dać mojej drodze... Zamknij japę. Twórcy powinniście dać tutaj jeszcze właśnie te opcje, żeby można było zaproponować ten wzięcie łapówki, nie? Panie, no jak pan posmarujesz, sam pan rozumiesz, no. Nie smarujesz, nie jedziesz, no i... I oni wtedy decydują, dać czy nie dać, dać czy nie dać. No nie wiem, no nie wiem. Dobra, panie Walseko, ładuj pan to, bo... A ten gościu jesteś z Akaristanu, no to musi, no musi jechać, no. A rosko, wariszu. No inaczej, no chyba nie nada, no. Dobra. Masz pan, ale jeszcze na chwilę. Szkutwa, no nie chce być inaczej, no. Jedź pan. Alaraćlo. Dobrze. Do widzenia. No i ostatni delikwent. Zaraz zobaczymy. Nikt mnie nie chce dzisiaj rozjechać, no. No dziękuję panu uprzejmie. Pan wysiądzie sobie z tego pojazdu. Ja taki przygotowany, chcę potrenować, a to nic, no, nie dają. No. Dobra, Jakubow, może i tak. Janki 4,2 kilo, tak. O, tu się nie zgadza, no i widzisz pan. To do kwietnia, ale 4. A to do 7. I... Szybciutko tutaj sprawdź. A, zaraz, panie, jeszcze datę urodzenia?
26. No nie, bo my tam szukamy 46-latka, tak? Tak. Dobra, czepiemy wóz. Gościu i tak nie wiedzie, ale to jest być albo nie być, nie? Bo to po pierwsze, czy on zostanie zatrzymany? Po drugie, czy my dostaniemy łapóweczkę, nie? Bo jeżeli nie... No to właśnie. No dobra. To byłoby w porządku. Ja no, chyba go będę musiał wpuścić, bo on tak, nie ma bagażu, ani towaru żadnego. No widzę, panie, żeś pan biedny, no. Dobra, masz pan, jedź pan. Znaj pan moje dobre serce. Ale kurna, bym ci drugą dupę zrobił, naprawdę, kuźwa. A Makarów by sobie postrzelał. Dobra, elegancko. Gdzie popełniłem błąd? A, no tak, rzeczywiście. Ale mówiłem, że... Ja tego... Dobre serce mam. Dobra, tam, bo kuźwa śpiący jestem. Idę spać, pierdziele to. Odwieziemy jeszcze tylko... Ci pajew, nie denerwujcie mnie dzisiaj. Nie mam nastroju na amory. Naprawdę. Jedziemy odwieźć tych bydloków. Dobra, tam, tam się będę przejmował. No. Nie pierwszy raz mnie atakują. No, natomiast, no i widzicie, palec się omsnął, to, ale zna, niech zna dobre moje serce. Generalnie my jesteśmy brudnym gliną, więc nawet dobrze, że go wpuściłem. Takie rzeczy. Mądry akarystańczyk po szkodzie, jak to mówią, nie? Albo po szkodzie. Dobra, jadymy. O, już się na mnie zasadzili, nie? A ciekawe, o, właśnie, jeszcze jeden taki pomysł. A ciekawe, jakby to zrobić, nie? Żeby, powiedzmy, ci atakują, o, zatrzymać się i z nimi walczyć. No bo tam jest niby komenda uciekaj, nie? Ale to jakby tak właśnie nie uciekać, tylko mając, powiedzmy, kałacha gdzieś pod osłoną wozu. To ciekawe, można by przetestować takie coś. Ale to może właśnie, nie wiem, we free modzie. Jak już wejdzie. Bo tutaj to ciężko jest ten posterunek opuszczać, kurczę. Panie Menelow. Dzień dobry, panie Menelow. O. My zawsze próbuję nowoczka ruczkować robocę. Tak, ja wiem, że pan ma zawsze dużo do powiedzenia, ale powiem panu szczerze, ja dzisiaj się na plotki to nie nadaję za bardzo. Bo... nie wyspałem się. I tak mnie zamula trochę. Oj, nie wiem, czy ja dzisiaj więcej coś zrobię. O, jeszcze w słupek trafiłem, kuźwa. Myślałem, że będzie tak pięknie wyszło jak zawsze. No. Czasami trzeba pomarudzić, drodzy państwo. Ładnie, panie. A w drugą stronę też mnie będą atakować? Mamy, słuchajcie, 1421 dolarków akarystańskich na koncie naszym. Więc nawet dobrze. Oj, oj, oj. I będzie można ulepszyć, prawdopodobnie, nie wiem, chatę? Kurwa, w tym samym miejscu? A, bo nie, tu jest uciekaj lub pokonaj przeciwników. No to jest opcja, żeby się zatrzymać, no. Kuźwa, korci trochę, wiecie? Dobra, namówiliście mnie. Zaraz zawrócimy. Policka bydlok, kuźwa. To za moją furę. Teraz wam, kuźwa, ciule pokażę, gdzie raki zimują.
To tu była ta zasadzka, da? Listo jego! Co ciulu trąbisz, nie widzisz, że jest strzelane? No to za to jest kasiura. O! Typa, ja mam kontrabandu przy sobie. Panie! Myślałem... Ja ci to poko zamykam. Ty kuźwa to... Kontrola drogowa, kuźwa. Na dole. Nie bawię się z tobą. Ale fajnie, fajnie, powiem szczerze. Jeszcze kontrabandu, kuźwa, przy sobie wożę. Oj, ci pajew będzie miał co robić. Ale to dacie wiarę, że tylko 70 dolców za takie zaangażowanie ze strony funkcjonariusza, który praktycznie jest po służbie? No to aż wstyd, to aż wstyd, naprawdę. Ja nie wiem, ten rząd to kuźwa, to płaci takie rzeczy, że... Dobra, 1316 mamy na koncie. A nie mieliśmy więcej? A nie, może mniej. No, to teraz tak. 50 wydam u Cipajewa. Bo gościu musi tutaj naprawić nam tego karawana. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to zaraz coś będziemy ulepszać. Tylko, no właśnie, najpierw dogadajmy się z Cipajewem. Może jakiś rabacik, Cipajew? Panie Cipajew. Sprawa jest. Adaman. Dobra, pan byś naprawił jeszcze ten furgon. Ad Maduro. Tak. No i tyle tylko, że kuźwa z całej tej akcji. A to jest mój czas wolny. Dobra, czekajcie, bo musimy tę kontrabandę tutaj gdzieś... Ojojoj. To by się przydało przewieźć stąd. No dobra. Ulepszenia. Ulepszenia będą następujące. Hawira. To ulepsz Hawira. Za 600, tak? Odblokowano osiągnięcie, pierwsza inwestycja. A to co, mi się osiągnięcia zresetowały? Ej, no nie goduj. Posterunkowego Maksimowa może niekoniecznie, czekajcie, może by kogoś jeszcze tu zatrudnić. Kowalskiego za 250. Dobra. I sprawdźmy jeszcze, co tutaj z budynków można byłoby... no tak, no tutaj to trochę mnie to będzie kosztowało. No dobra, no to trzeba uzbierać na kolejne, ale chata już jest, nie? Także chata jest, elegancko, taki baraczek. Zobaczmy, bo takiego, tej wersji nie widzieliśmy. Dobra, no fajury muszą być, klasiki ukraińskie też. No dobrze, proszę państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.